od pewnego czasu jest pan trenerem WKS-u Prosna Wieruszów. Proszę powiedzieć, jak zaklimatyzował się pan w tej drużynie przez te kilkanaście dni czy kilka tygodni? No i generalnie jak treningi tutaj przebiegają, bo widzimy, że praca w re. No, aklimatyzacja poszła bardzo szybko. No, część chłopaków znam. Wcześniej gdzieś tutaj, że tak powiem, kręciłem się w tych rejonach, także też na pewno to społeczeństwo tutaj mnie też gdzieś tam zna. Także z aklimatyzacją nie było najmniejszego problemu. No, a wiadomo, no, to jest okres teraz przygotowawczy, także tutaj musimy mocno pracować. No, frekwencja jest bardzo fajna. Cieszę się z tego. Nic, tylko ciężka praca. Czy mamy jakieś nowe twarze, czy ktoś odszedł? Wiem, że czasami z nazwiskami może być problem dla nowego trenera, ale chociaż osobowo, czy te składy trochę się zmienią, czy to jest jednak taki status quo? Wiadomo, że zawsze w okresie zimowym no, jakieś tam roszady są i na pewno jakieś zmiany będą. Czy to będą zmiany na plus, czy więcej przyjdzie chłopaków, czy więcej odejdzie. Ciężko to ocenić. No, jesteśmy w takim okresie, że na pewno ta rotacja będzie. No, jak wyjdzie to wszystko, to się okaże w późniejszym czasie. Czy zarząd, podpisując z panem umowę, zawierając w ogóle taką nawet słowną umowę, postawił przed panem jakieś warunki, jakieś wymagania? Proszę powiedzieć, czy, co będzie w ogóle w tym sezonie najważniejsze dla was? Najważniejsze w tym sezonie z mojego punktu widzenia to jest, żeby ta gra była fajna dla kibiców, że tak powiem, dla oka. I żeby oni też mieli z tego satysfakcję. I to jest najważniejsze. Nie ma jakiejś presji wyników, ani jakiegoś zdobywania, nie wiadomo czego. Po prostu ten zespół ma być zespołem, ma fajnie grać w piłkę dla oka i czerpać z tego radość. My gramy sparing w sobotę na pewno ze Słupią i to jest pewne, bo za to też odpowiadam. I jeszcze kolejne sparingi również zaplanowane, rozumiem? Oczywiście, jak najbardziej. Jest okres przygotowawczy, sparingi gramy co tydzień. Więc cały okres jest zaplanowany, mamy dobre zespoły jako sparring partnerów i będziemy szlifować formę. No, najważniejsze będzie utrzymanie, prawda? W tej lidze teraz mówi się, że tych punktów trzeba będzie jeszcze więcej wyśrubować niż było to do tej pory, tak więc to na pewno jest przed panem zadanie. Jest zadanie, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma tu jakiejś presji wyników. Myślę, że drużynę spokojnie stać na to, żeby się utrzymać w tej lidze. A jak to będzie wyglądać, no to się okaże w lidze.